Naszym pierwszym gościem podpułkownik w rezerwie Andrzej Kruczyński, były oficer Gromu, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego dzisiaj. Dzień dobry, panie pułkowniku, witamy. Dzień dobry. Z czym w zasadzie w tej chwili mamy do czynienia na ukraińskim froncie? Taka pauza w działaniach to jest coś, co służy Rosji, służy Ukrainie. Chwila ciszy przed burzą. Jak pan czyta tę sytuację? Myślę, że dwie strony potrzebują takiego wytchnienia, takiej pauzy. Są wykrwawieni i Rosjanie, i Ukraińcy. Taka jest niestety prawda. To nie jest tak, że tylko straty są po stronie Federacji Rosyjskiej, ale także po stronie Ukrainy. Myślę, że będziemy się tutaj koncentrować oczywiście tak na wojskach Ukrainy. Oni tak odbudowują swoje takie zdolności, pewnie będą tak zmieniać te jednostki, które są na pierwszej linii frontu, żeby je spokojnie tak uzupełnić, żeby zasilić tak nowymi jednostkami, żeby dać wytchnienie tym, którzy są od iluś tam tygodni na tej pierwszej linii frontu. Także to na pewno nie sezon wakacyjny, to co przeżywamy w tej chwili w Polsce, tylko no, potrzeba jak gdyby zdrowy rozsądek. Nie da się być takim permanentnym ruchu, stresie na pierwszej linii frontu długimi tygodniami czy miesiącami. Jest potrzebne takie zluzowanie, chwila wytchnienia, no bo nikt by tego psychicznie nie wytrzymał. Gdybyśmy się przyjrzeli Rosjanom, to oni też jeszcze kilkanaście dni wstecz czuli się na tak zwanym zapleczu bardzo bezpiecznie, no bo Ukraina nie miała sił, nie miała środków do nękania ich. To się diametralnie zmieniło, z czego się niezmiernie cieszymy i w ostatnich dniach odnotowano ponad 30 ataków rakietowych na cele oddalone za linią frontu. I to po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Mam tu na myśli składy amunicji, składy paliw, stanowiska dowodzenia. No to są bardzo dobre informacje. No właśnie, między innymi z użyciem polskich krabów. 18 tych armatohaubic czy haubic znajduje się już w tej chwili w służbie Ukrainie. Jeszcze 54 tego rodzaju sprzęty się pojawią. To oznacza, że możemy że Ukraińcy mogą razić także zaplecze Rosjan, na przykład składy amunicji, które w ostatnim czasie płoną. Dokładnie tak. Zmieniło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Do tej pory takich możliwości nie mieli i musimy podkreślić, że to rażenie jest niesamowicie precyzyjne. Jeżeli rzeczywiście mają koordynaty potencjalnego celu czy celu, a mają, bo mają takie możliwości, mają siły, mają środki. Nie jest tajemnicą, że i NATO, i inni sojusznicy Ukrainę pod tym kątem wspierają. Także mając takie koordynaty, mając możliwości rażenia, mając sprzęt, mając precyzyjną amunicję, to się dzieje i mam nadzieję, że będzie się działo. Moim skromnym zdaniem to jest tylko dopiero preludium do tego, co się wydarzy w najbliższych dniach i prawdopodobnie tygodniach, bo pamiętajmy, że dostawy jeszcze idą. Dostawy idą z przeszkolonymi ludźmi, żołnierzami, którzy perfekcyjnie potrafią ten sprzęt obsłużyć, wykorzystać. To nie jest sztuką zarzucić kogoś nowoczesnym sprzętem, tylko żeby ten sprzęt był wykorzystany w 80–90%, a myślę, że tak w tej chwili jest, żeby była amunicja, żeby były zapasy tej amunicji, no i wtedy nawiązujemy taką walkę z tą drugą stroną. Ponad setka ludzi była potrzebna, przeszkolonych ludzi do obsługi tych naszych 18 krabów, więc tak mniej więcej 5 osób na jeden taki sprzęt. No właśnie, panie pułkowniku, i czytam, że na przykład w sobotę został przeprowadzony atak na rosyjskie zgrupowanie w okupowanej Czornobajówce na południu Ukrainy i tam zginęło 12 wyższych rangą oficerów wroga, w tym generałowie i pułkownicy. Czyli tak jak pan powiedział, to nie tylko składy, ale to także najwyższa kadra dowódcza ponosi straty po stronie rosyjskiej. Dokładnie tak, czyli jeżeli jest wyrwa w tak zwanym zaopatrzeniu, jeżeli środki transportu, które tam są po stronie Rosji, nie mają paliwa, czyli są bezbronne, nie mogą nie są w żaden sposób mobilne. Nawet jak są mobilne, paliwo jest, ale nie ma amunicji do tych środków rażenia. I mało tego, w dodatku jeszcze brakuje rasowych dowódców, którzy też musieli przejść szkolenie, muszą mieć jakiś staż pracy. Prawdopodobnie byli kierowani, doświadczeni już te rezerwy rezerw, bo wiadomo, że pierwszy rzut w dużym procencie też i zginął, no to tworzy się niesamowita wyrwa. To jest oczywiście następny plus po stronie Ukrainy. Nie jest tajemnicą, że Ukraina też coraz głośniej deklaruje, że przejdzie do ofensywy. Czyli przejdzie do ofensywy. Nie będzie się bronić na poszczególnych odcinkach. Czyli będzie wypychać Rosjan ze swojej ziemi, tak? Miejmy nadzieję, że to się zmaterializuje, czyli to odbicie południowej Ukrainy. Takie są już decyzje prezydenta. A skoro są takie decyzje, takie rozkazy poszły, to znaczy, że rodzą się takie możliwości. Nikt by nie podejmował decyzji, tak, proszę zaatakować, i gdzie nie mamy najmniejszych szans. Czyli jeżeli ktokolwiek myśli o tej ofensywie, to znaczy, że jesteśmy tak doposażeni, mamy ludzi, mamy nowych ludzi, bo mobilizacja ciągle tak na Ukrainie trwa. Jesteśmy zasilani dziesiątkami czy setkami tysięcy nowych żołnierzy i trzymamy kciuki, żeby ten plan powiódł się. A co może oznaczać taka informacja, którą przekazuje ukraiński wywiad wojskowy, potwierdzając w ten sposób doniesienia mediów, że Rosjanie werbują więźniów osadzonych w koloniach karnych do tak zwanych prywatnych firm wojskowych. Oczywiście chodzi o tych bandytów z grupy Wagnera przede wszystkim. O czym to może świadczyć, że sięgają po więźniów, próbując im sugerować, że jeśli będą służyć w takiej grupie W, przez pół roku, to właściwie dotknie ich cała amnestia. Zaczynają sięgać po takich ludzi, którzy mają najcięższe wyroki, na przykład za morderstwa. No to już jest rzeczywiście tonący brzytwy się chwyta. Tam już różnych metod próbowali, żeby potencjalnych chętnych do armii tak werbować. Pojawiły się ogłoszenia. Wiele jednostek ma tak zwane wakaty i próbuje te wakaty tak uzupełnić, zachęcając młodych ludzi do wstąpienia do armii. Ale jak ich traktować, panie pułkowniku? No, chcą 10 tysięcy ochotników w 2 miesiące zdobyć, w ten sposób czytam. Czy to jest po prostu takie mięso armatnie? Dowódcy rosyjscy będą przerzucali tych ludzi. Oczywiście oni będą szkoleni, zresztą tam gdzieś w obozach, w których szkoli się zwykle najemników grupy Wagnera, co jest pośrednim dowodem na to, że oni właśnie w tych jednostkach, w tych zgrupowaniach będą służyć. Tak przez generałów, pułkowników rosyjskich będą traktowani jako ludzie na pierwszą linię frontu, jako taka masa żołnierska, która ma dokonać jakiegoś masowego ataku, niezbyt dobrze wyszkoleni, z niezbyt wysokim morale, a więc będą na pierwszej linii? Nieważna jakość, ale prawdopodobnie ważna ilość. To obserwujemy już od kilku miesięcy. Mówi się o tak zwanym mięsie armatnym. Może to brzmi brutalnie, ale taka jest rzeczywiście prawda. No trudno z rasowego bandyty, przestępcy zrobić wytrawnego, profesjonalnego żołnierza. To jest wykonalne. Jeżeli nawet by się im udało wcielić ileś tam osób, prawdopodobnie się uda, bo dadzą się namówić na zmazanie wroku, ale to nie będzie żaden żołnierz profesjonalny. Tam mogą się rodzić nieszczęścia. Gdybyśmy się przyjrzeli armii rosyjskiej, no to naprawdę tam się dużo dzieje, tam się do nas te informacje nie przeciekają, ale tam są samosądy, tam jest zamordyzm do potęgi po prostu entej. I funkcjonowanie w takich realiach żołnierzy, no to nie ma żadnego sensu. Oni są poza kontrolą, dlatego jest ten bandytyzm, kradną, zdobywają jakieś łupy wojenne, łamiąc wszelkie standardy, wytyczne czy regulacje, które są. My mówimy o armii rzeczywiście profesjonalnej, o armii zmotywowanej do działania. Nikt bardziej nie jest zmotywowany do działania, jak w tej chwili Ukraina, armia ukraińska, która walczy po prostu o życie, o swoje rodziny, o swój teren, no teraz po prostu albo nigdy. Także stawiając te dwie naprzeciwko siebie armię, mimo tego, że też jest pospolite ruszenie na Ukrainie i też werbują ochotników i ściągają rezerw, ale szybciej, dużo szybciej da się zmotywować takiego potencjalnego Ukraińca czy Ukrainkę do walki, jak po stronie rosyjskiej więźnia czy ściągniętego z jakichś dziwnych republik młodego mężczyznę, a nawet bardzo często chłopca, który nie ma bladego pojęcia, nawet do końca nie wie, gdzie jedzie, po co jedzie, co będzie robił, czym będzie robił, w co będzie wyposażony, w co. No właśnie. Czytam, panie pułkowniku, że tej nocy Rosjanie przeprowadzili 5 ataków rakietowych oraz 4 zmasowane ostrzały artyleryjskie na miejscowości na granicy obwodów Ługańskiego i Donieckiego i do walki wysyłani są mieszkańcy tych zajmowanych, okupowanych przez Rosjan terenów, prawdopodobnie siłą. No przecież Ukraińcy są do tego zmuszani, żeby walczyć przeciwko braciom. To też jest jakiś rodzaj desperacji, prawda, Rosjan? to jest pełna zgoda. No ja sobie nie wyobrażam współcześnie, żeby kogoś tak przymusić do walki jeszcze z moim niedawno byłym sąsiadem. No nawet jak go, ubiorą w cokolwiek, w jakiś mundur i cokolwiek mu dadzą, no to pamiętajmy, że on się może obrócić przeciwko nawet tym, którzy kazali mu zrobić. Jak go doposażą w broń, no to kij ma rzeczywiście dwa końce. Uzbroić kogoś w kij, to się mogą rzeczywiście zdziwić. No ja przecieram oczy ze zdumienia, nie tylko ja, ale chyba wielu ekspertów, ale tak jak pan słusznie zauważył, to już jest rzeczywiście desperacja. Tlenu brakuje, nawet tlenu tym Rosjanom brakuje, my tylko możemy z tego powodu się cieszyć. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to rodzą się problemy. Ukraina ma też i przewagę tak zwaną pod kątem takiego rozpoznania elektronicznego. Tutaj rzeczywiście też wiodą prym. W powietrzu wcale też i Rosja już nie panuje. W dzień są po prostu też bardzo łatwym celem. W nocy nie potrafią nawet już latać, no bo nie mają też możliwości, nie mają sprzętu do tego, żeby samolotami przemieszczać się nocą. Na morzu też same po prostu nieszczęście. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to się rodzą problemy. No ale z drugiej strony możemy się tego cieszyć. Z drugiej strony oczywiście państwo w jakimś sensie militarne, Rosja na różne sposoby, różne struktury są bardzo rozwinięte, przez lata były rozwijane, na przykład tajne służby, służby specjalne, jak czytam, rosyjskie i białoruskie zresztą też służby specjalne są zainteresowane werbunkiem łotewskich urzędników w takich regionach przygranicznych, na wschodzie, w miejscowościach stacjonowania sił w ramach wysuniętej obecności NATO. No to jest spore też zadanie dla kontrwywiadów w tych krajach, prawda, natowskich krajach, które muszą się liczyć z tym, że takie próby werbowania urzędników, różnych oficjeli, ludzi, którzy mają tajne informacje, szczególnie dotyczące NATO, że takie próby będą podejmowane i kontrwywiad musi być skuteczny, musi być czujny. Oczywiście to jest stan stały, także to nie musi być konflikt zbrojny, ale nawet jak mamy okres pokoju, gdybyśmy jeszcze sięgnęli pamięcią wstecz, no to też wysiłek był na pewno niesamowity po jednej, po drugiej stronie. Ta strona rosyjska chciała jak najwięcej informacji zdobyć, próbować przekupić poszczególne osoby na takich eksponowanych stanowiskach, może mieć wpływ na podejmowane decyzje. No na świecie, jeżeli cokolwiek się dzieje i to naprawdę, gdybyśmy wzięli pod lupę różne zakątki świata, to raczej nie dzieje się przez przypadek. Wszyscy czasem są zdziwieni, że coś się stało, jakieś decyzje zapadły, ale gdybyśmy się bliżej przyjrzeli tym decyzjom, to znaczy okazuje się, że ktoś komuś pomagał, była jakaś presja, były jakieś naciski, także jest to żmudna, mozolna praca tych dwóch rzeczywiście takich stron, no ale my też pamiętajmy, mówię my jako Polacy, my jako NATO, też mamy wyspecjalizowane służby, które walczą z tego typu zagrożeniami. Oni nie są na pierwszej linii frontu, oni są na pierwszej linii frontu, ale takiego swojego frontu. Cichego, cichego, w cieniu. Cichego, bardzo często jest tak, że nawet mają sukcesy, ale tymi sukcesami nawet się za bardzo nie chwalą, no bo taka jest strategia. Fajnie, że wygrywamy tą wojnę, taką cichą wojnę. Jak mamy sukcesy, to się możemy tylko cieszyć. Myślę, że takie sukcesy są, no myślę, że i też raz na jakiś czas i trafi się i porażka, no bo tak ten świat jest niestety skonstruowany. Nie zawsze będziemy tylko klepać się po plecach i gratulować sobie profesjonalizmu. Ta druga strona, jak pan zaznaczył, też ma wytrawnych graczy, bo taka jest prawda i ci wytrawni gracze też potrafią od czasu do czasu namieszać w naszych szeregach i zdobyć cenne informacje. Szczególnie aktywni są podobno od lat w Brukseli, no tam się szereg interesów styka. W Belgii, prawda? Przede wszystkim struktury europejskie, no ale także kwatera główna NATO jest przecież w Brukseli. I jak czytam na stronie O2.pl, panie pułkowniku, z inicjatywy Unii Europejskiej w tej właśnie Brukseli budowany będzie specjalny bunkier. Bunkier o wartości 8 milionów euro, aby przywódcy, kiedy spotykają się liderzy 27 krajów Unii Europejskiej, mogli bez ryzyka omawiać ważne kwestie. W obiekcie przestrzegane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa, by uniknąć podsłuchów. Oczywiście na przykład ze strony Rosji, jak donoszą koledzy z O2. Rozumiem, że taka infrastruktura właściwie nam się wydawało, że to jest kompletnie niepotrzebne, prawda? Że to jest jakiś cień minionych czasów, że zimna wojna dawno się skończyła, nie mówiąc o tej gorącej, że w Europie czegoś takiego od lat nie było. Ale znowu powinniśmy myśleć o tego rodzaju strukturach, tego rodzaju infrastrukturze bezpieczeństwa. Niestety albo niestety pełna zgoda i dobrze, że takie decyzje zostały podjęte. Gdybyśmy sięgnęli pamięcią wstecz do szczytów NATO, nawet ten, który był organizowany w Warszawie, wiemy, w jakim miejscu on był, na Stadionie Narodowym. Nawet byłem wtedy doradcą, tak, dyrektora głównego MON pod tym kątem, żeby tam było bezpiecznie, żeby tam żadne sytuacje jakieś dziwne się nie pojawiały i ciężko było naprawdę zabezpieczyć ten teren mimo wysiłku różnych po prostu służb, a jeżeli mielibyśmy taką lokalizację bezpieczną na 100%, z pewnymi systemami, z pewnymi, nie wiem, kancelariami tajnymi, bo tam jest obrót tak dokumentów tajnych, ściśle tajnych, to wszystko trzeba w innych obiektach tworzyć tak na nowo. Trzeba naprawdę przygotowywać się do takiego szczytu grubymi tygodniami, jak nie naprawdę miesiącami, prosić o wsparcie innych, bo to miało też miejsce w Polsce. To jest urwanie głowy też i dla społeczeństwa, dla ludzi, dla mieszkańców. Wiemy, jakie były korki, tak, i ile ulic było wyciętych, tak, zablokowanych. Przestrzeń powietrzna zamknięta, a jeżeli byłby taki rzeczywiście schron, szyty na miarę XXI wieku, spełniające pewne kryteria, zasady, no to raz wydajemy pieniądze, a później już się nie martwimy, bo to działa, bo mamy gwarancję bezpieczeństwa. Jak mamy gwarancję bezpieczeństwa, to koncentrujemy się tak na innych tematach, spokojnie dyskutujemy na tematy inne w skupieniu i mamy gwarancję bardzo dużą, że raczej nas nikt nie podsłucha i nic nie wycieknie z takiego hermetycznego miejsca. Podpułkownik rezerwy Andrzej Kruczyński, był oficer Grom, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku, za spotkanie. Dużo zdrowia. Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.